Dziś będziemy rozmawiać o rodzicielstwie zastępczym, a filmik, który Państwo przed chwilą obejrzeli, to jest taki klip promujący akcję prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Witam serdecznie dzisiaj w naszym studiu panią Joannę Radzimowską, kierownik Wydziału Pieczy Zastępczej w naszym MOPR i panią Alicję Szulc, pedagoga i koordynatorkę zespołu usamodzielniania w Gdańskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. To jest taki temat, o którym rozmawiamy z bardzo konkretnego powodu, ponieważ jutro państwo przeprowadzą specjalną akcję adresowaną do potencjalnych rodziców zastępczych. Jak to będzie wyglądać, na czym ona będzie polegać? To kolejny dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Zapraszamy od 8 do 18. Cały dzień dyżurować będą specjaliści pracujący w naszym ośrodku. Będziemy rozmawiać z potencjalnymi kandydatami, z osobami, które w ogóle są zainteresowane pieczą zastępczą, rodzinami zastępczymi. Będziemy odpowiadać na pytania, będziemy rozmawiać, jak zacząć, jak się dostać na szkolenie, jakie warunki trzeba spełnić, jak zostać rodziną zastępczą. Od 8 do 18 gdzie? Leczkowa 1A we Wrzeszczu. We Wrzeszczu, czyli w centrum właściwie miasta, łatwo adres odnaleźć. Ulica Leczkowa 1A od godziny 8 do 18. Czy osoby, które pojawią się tam, nosząc się z takim zamiarem, że chcieliby zostać rodzicami zastępczymi, będą mogły od Państwa uzyskać jakiś taki pełny pakiet informacji? Jak to będzie wyglądać? Wejdą do oddziału, do wydziału i co zastaną? Zastaną nas specjalistów, którzy będziemy informować potencjalnych kandydatów na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego, jakie należy warunki spełnić, żeby zostać rodziną zastępczą, ale również tak po prostu, po ludzku, od serca będziemy zachęcali do tego, żeby przyłączyć się do nas i żeby, jeżeli ktoś ma otwarte serce i czuje, że może zostać rodziną zastępczą i może przyjąć dziecka pod swoją opiekę, jak najbardziej jesteśmy tutaj skłonni z pełnym pakietem informacji. Należy to potraktować jako konsultacje, tak bym powiedziała, bo będą i pedagodzy, i psycholodzy, więc jeśli ktoś chce porozmawiać też o swoich sprawach konsultacyjnie, to też zapraszamy. A przy okazji my na pewno poruszymy temat, który nas w tej chwili mocno zajmuje. Czy Państwa doświadczenia związane z dniami otwartymi są takie, że one, te dni, przynoszą taki wymierny efekt w postaci tego, że dzieci, które szukają rodzin, znajdują je? Tak, zawsze z dnia otwartego przybywają nam kandydaci do samego szkolenia, stąd też pomysł, aby te dni otwarte odbywały się co najmniej dwa razy w roku, wtedy też, kiedy rozpoczynamy szkolenia dla kandydatów. Kim są ci ludzie? Czy to są ludzie z różnych, powiedzmy, środowisk, grup społecznych? Czy jest jakiś taki specyficzny profil rodziny zastępczej? Wiadomo, że trzeba mieć to serce i te rodzicielskie uczucia, ale kto się zgłasza zazwyczaj? Kto chce u nas w Gdańsku zostać rodzicem zastępczym? Zgłaszają się małżeństwa, ale też osoby nie pozostające w związku małżeńskim. Nie ma jakiegoś szczególnego typu i profilu osób, które przychodzą do nas. Czyli to jest przekrój społeczny, można powiedzieć. Na szczęście zwyczajni ludzie i na takich nam zależy. Mhm. Ludzie, którzy mają serce i serdeczność do dzieci. To jest właściwie podstawa. Trzeba lubić dzieci, żeby opiekować się obcymi dziećmi, bo to jest taka wyjątkowa praca i misja, bo to jest jednak troszkę inaczej niż wychowywać własne dziecko. Więc zgłaszają się zwyczajni ludzie. Żeby zostać rodzicem zastępczym, to nie jest chyba prosta droga też, bo oddając komuś pod opiekę małego człowieka, gdańszczanina, musimy też wiedzieć i być pewni, że to jest osoba godna zaufania. Czy to jest taka dość długa i żmudna praca już po waszej stronie związana z taką, może nie nazywajmy tego selekcją, ale z takim jakby wyborem odpowiedniej osoby i tego, czy ta osoba ma predyspozycje?
To jest trudna i łatwa ścieżka i powiedziałabym wysiłek tak naprawdę dla samych kandydatów przede wszystkim, bo to jest zmierzenie się z własnym potencjałem, ale też z pewnymi ograniczeniami, zanim się przystąpi do opieki nad dzieckiem. I ta ścieżka trwa 3,5 miesiąca, ale kandydaci, którzy kończą szkolenia, jesteśmy akurat z Alicją obie trenerkami i szkolimy takie grupy. Długo trwa takie szkolenie? 3,5 miesiąca. Raz w tygodniu warsztaty. I obie wiemy, że nasi kandydaci po szkoleniu mówią, to i tak za krótko. Bo ludzie przyglądają się sobie, swojemu partnerowi, przyglądają się nam jako instytucji, na czym będzie polegała ta współpraca, ta trudna miłość czasami. Przyglądają się swoim ograniczeniom i czasami mówią, to jest za krótko, powinno to trwać dłużej. No ale takie są wymogi formalne, szkolenie trwa 3,5 miesiąca i zaczynamy w marcu. Czy są ludzie niepewni? To znaczy wiedzą, że chcą, ale trochę się obawiają. Ależ oczywiście. Etap szkolenia można porównać do takiej troszeczkę przymierzalni. Tam nasi kandydaci poznają siebie, tak jak już Asia powiedziała, ale też zaczynają widzieć, z jakim dzieckiem jest im po drodze. I to też jest ważne. Każdy na tym szkoleniu również zaczynamy poznawać własne ograniczenia. I nasi kandydaci, decydując się już podjąć opieki zastępczej, oni wiedzą, z jakim dzieckiem będą w stanie sobie poradzić, jakiemu dziecku będą w stanie zapełnić jak najlepsze warunki. To jest ta podstawa, to jest ta przemierzalnia właśnie, to szkolenie, ten etap szkolenia. Ale panie wiedzą o tym po tym 3-miesięcznym czasie, czy od razu widać na przykład, czy od razu można powiedzieć komuś, no wie pan, jednak za wcześnie, niech pan jeszcze przemyśli sprawę. To znaczy, na początku na pewno przechodzi każdy kandydat badanie psychologiczne i jeśli nie uzyska akceptacji, opinii pozytywnej psychologa, nie możemy go zaprosić do szkolenia. I tak, w takim sensie możemy kandydatowi powiedzieć, że nie może być rodzicem zastępczym. I co ważne, my nie oceniamy ludzi, czy są dobrymi rodzicami w ogóle, czy są dobrymi sąsiadami, czy są dobrymi ludźmi. My oceniamy, że predyspozycje pozwalają albo nie opiekować się obcym dzieckiem. Mocno to podkreślam, bo to jest bardzo trudna praca, wysiłek. I o tym, czy ostatecznie kandydat może się podjąć tej funkcji, tej roli, to dopiero po okresie szkoleniowym jest moment kwalifikacyjny, bo to jest decyzja obu stron. Kandydat podejmuje decyzję, czy chce z nami współpracować, czy da radę, czy sądzi, że da radę, a my mówimy swoje zdanie na temat kandydata i jeżeli te ścieżki są zbieżne, wydajemy kwalifikacje. Zdarza się tak, że czasami ktoś jednak nie daje rady, stwierdza, przychodzi i mówi, no chyba jednak nie dam rady. Albo panie mówią, że no niestety, ale no niech pan może... Jeszcze nie teraz. Nie teraz. Tak. Zdarza się tak i my się z tego cieszymy, bo pan powiedział o wątpliwościach. My się cieszymy, jak kandydaci mają wątpliwości, bo to znaczy, że biorą pod uwagę, że mogą pojawić się trudności, a że one będą, to z całą pewnością. 12 lutego, czyli już jutro, w środę od 8 do 18, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ulicy Leczkowa 1A. Każda osoba, która myśli o rodzicielstwie zastępczym, jest bardzo mile widziana, może przejść taki cykl konsultacji, bo jest dzień otwarty, właśnie poświęcony tym wszystkim, którzy chcieliby zaopiekować się, być rodzicem dla dzieci. Czy to jest duży problem w Gdańsku? Ile jest takich dzieci, dla których no, trzeba by znaleźć rodzinę? Ile takich dzieci oczekuje na rodzinę? Mamy takie marzenie w Gdańsku, my osoby pracujące w pieczy, żeby dzieciaki, które są w tej chwili w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a tych dzieci jest ponad 250 w Gdańsku, mogły się osadzić w rodzinach, mieszkać w rodzinach, doświadczać dobrej relacji związanej z opieką rodziców zastępczych. Oczywiście idealnym byłoby, gdyby dzieciaki mogły powrócić do swoich rodziców biologicznych. Nie zawsze jest to możliwe, stąd akcja pozyskania rodzin zastępczych właśnie dla tych dzieciaków, które w tej chwili są w placówkach. Czyli jest to dość spora skala jednak. Duże miasto, duża skala, tak, to prawda, ale my nie ustajemy w wysiłkach. W Gdańsku jest w ogóle ponad 300 rodzin zastępczych. A zawodowo opiekujących się, czyli jakby o tym rozmawiamy w tej chwili, to jest
to są 33 rodziny zawodowe i 16 rodzinnych domów dziecka, więc to jest około 200 dzieci wychowujących się w zawodowych rodzinach zastępczych. Czy żeby być rodzicem zastępczym, trzeba być koniecznie małżonkiem? I tu już pani wspominała o partnerach. Czy osoba samotna też może być rodzicem? Może tworzyć, tak, jak najbardziej. Rodziny samotne, nie pozostające w związku małżeńskim, również mogą tworzyć rodziny zastępcze. Osoby niepełnosprawne również są rodzicami zastępczymi, pod warunkiem, że lekarz stwierdzi, że nie ma przeciwwskazań do opiekowania się dzieckiem. Więc jeżeli choroba, niepełnosprawność jest pod kontrolą i osoba jest w stanie opiekować się maluchem, to również zapraszamy. Po trzech i pół miesiącu. Tak mniej więcej. Wiemy już wszystko, że ktoś, no nie wiem, decyduje się, zostaje rodzicem zastępczym. Jak wygląda później już jego życie? Czy tu ze strony państwa może liczyć na taki rodzaj z jednej strony, no nie nazywajmy tego jakiejś, nie wiem, kontroli, monitoringu, ale takiej pomocy, wsparcia? Czy tutaj on już jest zostawiony troszeczkę sam sobie, czy też wy od czasu do czasu dyskretnie towarzyszycie mu? Towarzyszymy tyle, ile zachodzi potrzeby i zgłoszenia od samej rodziny, ale oczywiście, że tak. To są dzieci, które pozostają w pieczy zastępczej i też pod oceną sądu rodzinnego. Także tak, to jest nasz podstawowy obowiązek, współpraca. Też nie nazywałabym tego kontrola, tylko współpraca z rodzinami zastępczymi. Każda rodzina otrzymuje wsparcie w postaci człowieka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. To jest ktoś, kogo nazwałabym przyjacielem rodziny, ktoś, kto towarzyszy rodzinie, jest świadomy występujących problemów, pomaga podejmować decyzje, wsłuchuje się w potrzeby rodziny. Każda rodzina zastępcza też do wsparcia pozyskuje psychologa z naszej strony. I tutaj ogromna różnica pomiędzy pracą terapeutyczną gabinetową. Nasz psycholog spotyka się z dzieckiem w domu, towarzyszy dziecku w domu i towarzyszy rodzinie zastępczej. Pani pełni rolę koordynatorki zespołu usamodzielniania. Czy to jest jakiś specjalny taki właśnie zespół, którego zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi? Na czym polega wasza praca? Zespół usamodzielnień jest dedykowany dorosłym wychowankom pieczy zastępczej, zarówno z pieczy rodzinnej, jak i z pieczy instytucjonalnej. Młody człowiek po 18 roku życia ma prawo pozostać w pieczy, ale również ma prawo się usamodzielnić. I ja właśnie pracuję w takim zespole, który pomaga, wspiera młodego człowieka w dorosłym swoim życiu. Tak, oglądaliśmy wspólnie ten film promujący akcję państwa i tam można było odnieść, myślę, że taki też był zamiar twórców, wrażenie, że to jest takie wspólne dojrzewanie zarówno tych rodziców, jak i tego dziecka. Mhm. I taki chyba jest też sens tego rodzicielstwa, które proponujecie. Tak, towarzyszyć dziecku tyle, ile tego potrzebuje. Są dzieci, które odchodzą z pieczy zastępczej, bo wracają do swoich rodziców, rodziny zintegrowanej, przy wsparciu też często asystenta rodziny. Są dzieci, które odchodzą do adopcji, do rodzin, które już docelowo się nimi opiekują, adoptują, przysposabiają. Ale są dzieci, które zostaną w pieczy zastępczej i to jest właśnie cel też rodziny zastępczej. Towarzyszyć dziecku tyle czasu, ile trzeba. Oprócz tego wsparcia, o którym pan pytał i ja powiedziałam, koordynator, psycholog, tutaj wsparcie w procesie usamodzielnienia u Alicji w zespole. Jeszcze cała pomoc finansowa jest również dedykowana dzieciom w rodzinach zastępczych, więc jakby i merytorycznie, i finansowo rodzina pozostaje pod opieką naszego ośrodka. Żadna rodzina nie zostaje sama z problemami, o ile potrafi o nich mówić. I to jest jedna z kompetencji rodzica zastępczego, współpraca. Bardzo ceniona w naszym odczuciu, bo to jest też umiejętność mówienia, mam z czymś problem, potrzebuję pomocy. No właśnie, gdybym jeszcze mógł zapytać o kwestie związane z takim wsparciem natury finansowej. Na co może liczyć ktoś, kto chce zostać rodzicem zastępczym? Z pewnością nie finanse są tym jakby motywem, dla którego powinniśmy podejmować się tego zadania i to chyba trzeba wyraźnie powiedzieć, ale tutaj społeczeństwo, państwo, samorząd nie zostawiają też ludzi bez środków do życia. Mhm.
Dokładnie. Po pierwsze, świadczenia miesięczne na utrzymanie dziecka. I jeśli ktoś ma taki pomysł na siebie, że chciałby się zawodowo zajmować opieką zastępczą, być w domu z dzieckiem, ze swoimi dziećmi i również z naszymi, może zająć się opieką zawodową i być zatrudnionym przez miejski ośrodek właśnie na zasadzie pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Więc jeszcze to nie jest zawód taki sensu stricte, ale bardzo byśmy chcieli, żeby to był zawód. Ale daje pewien rodzaj bezpieczeństwa. Tak. Takiego. Przysługujące są składki, ubezpieczenie, urlopy, no i wynagrodzenie. Także nosi to znamiona zatrudnienia. Jednak to jest troszeczkę inna forma zatrudnienia, do której też bardzo zachęcamy, bo to może być pomysł na życie i jak widać 33 i 16 osób skorzystało z tej formy i to jest dla nich pomysł na życie, bo oni niczym innym zawodowo się nie zajmują. Jeszcze pozwolą Pani, że zapytam, długo Pani już zajmują się tymi sprawami związanymi z rodzinami zastępczymi? Ile to lat jest? No, ja ponad 20. Ja od 2012, czyli 7 lat. Mhm. No już prawie 8 rok leci. Mhm. Czyli jesteście też w stanie dokonać pewnej takiego podsumowania tych lat i też widzieć efekty swojej pracy. Czy macie jakieś takie w pamięci przykłady, no, które szczególnie no, wam utkwiły właśnie, które są takim pozytywnym przykładem i taką satysfakcją zawodową? Znaczy, ja pracując w MOPR-ze przechodziłam przez kilka zespołów. Wcześniej pracowałam jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i powiem, że tak, największą radością pamiętam dwie sytuacje, które uważam za sukces systemu i ludzi, którzy tworzą ten system. To jedną przepiękną współpracę rodziny zastępczej z rodziną biologiczną, którą miałam okazję obserwować i być w trakcie powrotu dziecka pod opiekę mamy biologicznej. Czyli to się udało i do tej pory to dziecko nie wróciło i to też jest sukces. Zresztą do tej pory panie się odwiedzają i piszą sobie SMS-y, zarówno mama zastępcza, jak i mama biologiczna. Druga sytuacja, kiedy ogromnie skrzywdzone dziecko, które było po ogromnych traumach, jest w tym momencie w bezpiecznej, w cudownej rodzinie adopcyjnej. To są dwa takie przypadki. A teraz chyba największą radością jest, jak młody człowiek ma mieszkanie, ma pracę, jest wykształcony i to taki mam poczucie takiego spełnienia obowiązku. Kropka nad i. Mhm. Mhm. Tak, bo to, co się dzieje z młodym człowiekiem, jakim jest pracownikiem, sąsiadem, rodzicem, przecież nasi podopieczni, niektórzy sami już mają dzieci, to jest świadectwo, które daje piecza zastępcza na właśnie jakości tej pieczy zastępczej i opiekowania się przez wiele, wiele lat czasami. I tak, rzeczywiście te małe sukcesy, ale ja bym jeszcze powiedziała coś bardziej globalnego. Ja obserwowałam upadek na szczęście dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych, takich 80... Na szczęście, bo za duże. Tak, bo tam nie ma możliwości, żeby wykształciło się coś, co daje rodzina, czyli więzi. Ja sama pracowałam w takiej placówce i do dzisiaj ogromnie z takim... Trochę nawet złością wspominam ten czas, bo dzieciaki pomimo dużych chęci i potrzeby bliskości nie były w stanie tego doświadczać, dlatego że wychowawca pracuje zmianowo i żadna placówka nie jest w stanie zapewnić właśnie takiej prawidłowej więzi, a więzi mają przeogromne znaczenie dla tego, co się dzieje z człowiekiem w jego przyszłości i dorosłości. Nasze placówki są kameralne, na pewno można je pochwalić za standard i rehabilitacja, i terapia, i opieka całodobowa. Jednak to tam brakuje tego czegoś, co daje rodzina zastępcza, w ogóle rodzina prawidłowo funkcjonująca. Stałość opieki przede wszystkim. Mhm. To jest to. No i właśnie do tego, żeby podjąć się takiego rodzicielstwa zastępczego. Namawialiśmy dzisiaj w trakcie naszego programu wszystkie strony miasta. Ja przypomnę tylko jutro, 12 lutego od 8 do 18, Leczkowa 1, a w Gdańsku siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy i Rodzinie. Każdy, kto myśli o tym, żeby no, dać rodzinę komuś, przy jakiemuś młodemu człowiekowi, jest mile widziany. Tam czekają na niego
fachowcy, konsultanci i będzie można porozmawiać. Zapraszamy. I nie musi to być mieszkaniec Gdańska. Zapraszamy też spoza Gdańska, bo mamy takie możliwości. Przechodźcie Państwo. Pani Joanna Radzimowska i pani Alicja Schulz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie były dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękujemy.